Serdecznie zapraszamy do obejrzenia kolejnego odcinka Studia Wschodzący Białystok. Zastępca prezydenta miasta Adam Poliński wystosował do władz pismo w sprawie przebiegu dróg ekspresowych na Podlasiu. Prezydent Adam Poliński przedstawił stanowisko Białegostoku w sprawie przebiegu sieci dróg ekspresowych i krajowych na obszarze województwa podlaskiego. Wiecie Państwo, że w ostatnich dniach była aktualizowana lista projektów kluczowych programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i w związku z tą aktualizacją jeden z projektów z listy projektów kluczowych został zdjęty. Dotyczy on przebudowy drogi ekspresowej S8 na odcinku Białystok - granica państwa. I w związku z tym postanowiliśmy się do tego ustosunkować, albowiem dopiero po opublikowaniu listy ta informacja o skreśleniu do wszystkich zainteresowanych, w tym do władz i wojewódzkich i miejskich dotarła. Treść stanowiska miasta Białegostoku w sprawie przebiegu sieci dróg ekspresowych i krajowych na obszarze województwa podlaskiego dostępna jest na stronie internetowej www.bialystok.pl. Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na opracowanie koncepcji promocji wydarzeń kulturalnych, które będą miały miejsce w tym roku w Białymstoku. W szczególności prosimy o koncepcje związane z 5. Międzynarodowym Festiwalem Szkół Lalkarskich oraz blokiem imprez pod wspólną nazwą Białystok – Miasto Sztuki. W chwili obecnej został ogłoszony konkurs na opracowanie koncepcji działań promocyjnych zarówno na 5. Międzynarodowy Festiwal Lalkacki, jak również na działania promocyjne związane z hasłem, które jest wpisane w promocję, strategię promocji miasta Białegostoku, Białystok Miasto Sztuki. W tym konkursie chcemy wyłonić koncepcję polegającą na opracowaniu działań promocyjnych związanych właśnie z pokazaniem miasta jako miasta sztuki za pomocą ciekawych wydarzeń eventowych, happeningowych. Konkurs jest skierowany do wszystkich mieszkańców Białegostoku, zarówno do stowarzyszeń, grup formalnych, jak również do osób prywatnych i pełnoletnich. Wszelkie informacje szczegółowe dotyczące konkursu, zarówno regulamin, jak i dane, informacje szersze na temat, co chcemy uzyskać i co chcemy otrzymać w ramach tego konkursu, znajdują się na stronie internetowej www.białystok.pl, jak również na naszym nowym portalu beta.um.białystok.pl. Miasto Białystok w ostatnich latach bardzo dynamicznie rozwija się, jeżeli chodzi o wydarzenia związane ze sztuką nowoczesną. Właśnie w tym kontekście chcielibyśmy pokazać nasze miasto jako miasto, w którym odbywa się bardzo wiele wydarzeń i imprez artystycznych właśnie z tym związanych. Są to między innymi Dni Sztuki Współczesnej, jest to festiwal Underground, jest to festiwal Over the Top, jak również wiele innych wydarzeń, które właśnie w to się świetnie wpisują. Dziewiętnastego marca w Kinie Forum wystąpi Aga Zarian, znana polska wokalistka. Zapraszamy na ten koncert. Aga Zarian w Białymstoku. Pierwsza dama jazzu zaprezentuje zupełnie nowe oblicze. Zaskoczy nas autorskimi kompozycjami, w których słychać wpływy bossanowy, samby, rytmów afrykańskich, jazzu, a nawet jazz rocka. Trasa koncertowa Looping Walking Being, promująca nowy album artystki, ma przystanek w Białymstoku 19 marca. Rekomendujemy Państwu ten koncert z trójkowym znakiem jakości. Bilety do kupienia w kasie Forum. Na koncert zaprasza Białostocki Ośrodek Kultury. Patronat medialny TV Białystok. Szczegóły www.zarian.pl oraz strona www.bokbialystok.pl. Fani zespołu Zerowa mogli niedawno znów obejrzeć grupę podczas koncertu. Muzycy wystąpili w wypełnionej do ostatniego miejsca klubo-kawiarni Kopi Luwak. Maja Chmurkowska, Adrian Jakuciuk-Łukaszewicz, Paweł Dudziński tworzą muzykę trudną do sklasyfikowania. Jest to szersze połączenie muzyki elektronicznej z żywymi instrumentami, jak czasami akordeon, czy gitary, wokale, i staramy się to wszystko łączyć w jedną całość. Mamy tak jakby trochę
znaczy oczywiście mamy korzenie podlaskie, więc staramy się czerpać jakoś to wszystko razem, łączyć i z tego robić naszą muzykę, która jest bardziej nastawiona na muzykę elektroniczną, ale jednak elektronikę taką żywą, którą da się posłuchać. Występ promował wydaną kilka miesięcy temu płytę Hello Tree. Albumu nie znajdziemy niestety w sklepach muzycznych. Można go zdobyć m.in. właśnie na koncertach. A naprawdę warto po niego sięgnąć. Podobnie jak warto przy najbliższej okazji zobaczyć zespół na żywo. Płyta zerowej Hello Tree jest dostępna na naszej stronie, na stronie naszej wytwórni FDM, Fabryka Dźwięku Zmus. Jest ona dostępna w formie tak jakby 3-paku. Łącznie z dwoma innymi zespołami, które tam wydają, a wytwórnia tak jakby sprzedaje ją na zasadzie zwrotu kosztów przesyłki, czyli jakieś 4 zł, można jednak zapłacić większą sumę. W taki sposób sprzedaje ją, ponieważ mamy problemy ze znalezieniem dystrybutora, a oczywiście też płyty można nabyć na naszych koncertach wraz z różnymi gadżetami i dodatkami. Do Białegostoku przyjechała pierwsza tura nowych autobusów. Trafią do naszych lokalnych spółek. KZK otrzyma 3 długie, 11 krótkich, KPKM 10 długich, 10 krótkich i KPK 3 krótkie, 11 długich. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o autobusy. No cieszymy się z tego, bo szczególnie w KZK było jeszcze 22 stare Ikarusy, także one będą mogły już odejść na emeryturę. Zapraszamy do obejrzenia materiału poświęconego nowym studiom podyplomowym dla nauczycieli organizowanym przez Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Białymstoku. 12 lutego w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku odbyła się konferencja inaugurująca realizację projektu Studia Podyplomowe dla Oświatowej Kadry Kierowniczej i Pracowników Administracji Oświatowej. Uczestniczyli w niej przedstawiciele władz miejskich, kuratorium oświaty, a także reprezentanci sektora szkolnego z całego województwa. Projekt nasz realizujemy wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Doradztwa Metodycznego w Białymstoku. Skierowany jest on do kierowniczej kadry nauczycieli, kadry dydaktycznej i administracyjnej szkół w Białymstoku i w województwie białostockim. Chcemy przeszkolić, w zasadzie chcemy przeprowadzić studia podyplomowe na 3 kierunkach studiów. Jeden z nich to ewaluacja, jest to unikatowy kierunek studiów w skali polskiej. Drugi to zarządzanie w oświacie, ten jest szczególnie skierowany do kadry kierującej bądź perspektywicznie kierującej jednostkami oświatowymi. No i oczywiście zarządzanie finansami, to jest ta bolączka wielu jednostek i wiedza w tym zakresie jest ciągle bardzo potrzebna. Docelowo w projekcie udział weźmie 75 osób zatrudnionych w placówkach oświatowych z naszego województwa. Zajęcia, w trakcie których w ramach 3 kierunków studiów uczestnicy będą podnosić swoje specjalistyczne kwalifikacje, prowadzone będą do grudnia bieżącego roku. Niniejsza inicjatywa jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 9.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.